Fatalny maj dla deweloperów. Tak złych wyników sprzedaży nikt się nie spodziewał. <grym> no kurczę, naprawdę nikt się nie spodziewał? Bankier.pl Analitycy. Obecnie nie ma przesłanek do spadku cen mieszkań. A w tekście w najbliższym czasie można spodziewać się wzrostu liczby rozpoczętych projektów mieszkaniowych w związku z wejściem w życie nowej ustawy deweloperskiej. Mimo spadku popytu, brakuje jakichkolwiek przesłanek do spadku cen mieszkań, oceniła Katarzyna Tworska. No to jest niesamowite. Podaż rośnie, popyt maleje, nie ma przesłanek do spadku cen mieszkań. Czy aby na pewno? Nie sądzę. Cześć, ja nazywam się Ronasz Szypankiewicz, a tutaj na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach. O inwestowaniu w nieruchomości, o tym jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Dzisiejszy odcinek jest kolejnym z serii odcinków, w którym tłumaczę, że według mnie ceny nieruchomości zaczną wkrótce spadać. Jeden z poprzednich odcinków, w którym mówiłem o tym, że mamy rekord ogłoszeń sprzedaży, obejrzało go 46 tysięcy osób. Także bardzo dziękuję. Następny odcinek: spadki nominalne cen nieruchomości są już faktem: 30 tysięcy osób. Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, za wszystkie subskrypcje. Idzie to naprawdę bardzo prężnie do przodu. Liczba subskrypcji rośnie. Jeszcze raz dziękuję. Czuję, że czuję wsparcie z Waszej strony. Czuję, że to co robię ma sens. Oceny są pozytywne. Także zamierzam kontynuować. Także w tym odcinku porozmawiamy sobie o, o inflacji za maj. Porozmawiamy sobie również o. Stopach procentowych, ponieważ te dzisiaj wzrosły. Omówimy spadki na rynku pierwotnym, co znaczy te 50% mniej nieruchomości sprzedanych. Opowiemy o rekordowej podaży na oto OtoDom. Zaktualizujemy to podaż po prostu z poprzednich odcinków, ponieważ ona się cały czas zmienia. Monitorujemy to. Opowiem o bardzo niepokojącym wskaźniku, a mianowicie wspomnę o tym, jaka część wynagrodzenia na rękę. Jest pochłaniana przez ratę kredytu po ostatnich podwyżkach stóp procentowych. To jest bardzo niepokojący wskaźnik. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle, nie ma na co czekać. Przechodzę zatem do sedna. A zatem, inflacja w Polsce najwyższa od niemal ćwierć wieku. Inflacja w Polsce galopuje już w tempie niemal 14% rocznie. Po raz ostatni tak szybko. Utratę siły nabywczej złotego notowano pod koniec XX wieku, a więc ponad 24 lata temu. No, to niesie ze sobą dwie ważne informacje. No, po pierwsze, wiele osób z Was ma teraz w głowie: halo, gościu, przecież mówisz o tym, że ceny spadną, a przecież inflacja tak rośnie. Więc, no, skoro inflacja rośnie, wszystko drożej, no, to wiadomo jest, że ceny nieruchomości, no, muszą rosnąć, prawda? No, no, otóż nie, wcale tak nie jest. Zwróćcie uwagę, to jest już wykres, którym się posługuje tyle razy i dalej będę się posługiwać, ponieważ on jest kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje na rynku. Szara linia inflacja w Polsce, czerwona linia stopy procentowe. Gdy inflacja rośnie, stopy procentowe rosną, aby zdusić inflację. Skutkiem podwyżki stóp procentowych jest obniżenie cen transakcyjnych Nieruchomości zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku pierwotnym. Proszę, tutaj mamy Warszawę, rynek wtórny i rynek pierwotny, transakcyjne. Tutaj mamy siedem na największych miast, rynek wtórny i rynek pierwotny, ceny transakcyjne. Za każdym razem ten sam schemat się powtarza. Inflacja strzela, za tym idą stopy procentowe. No i dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym stopy procentowe już są naprawdę wysoko i ceny transakcyjne już zaczęły spadać. Widać to po ostatnim raporcie, jaki udostępnił dla nas Amron. W 17 z 22 miast badanych ceny nominalnie spadły, natomiast w 22 na 22 miasta badane żadna z tych miejscowości nie obroniła się pod kątem wartości rzeczywistej, czyli po uwzględnieniu inflacji. Tego typu newsy udostępniam u siebie na Twitterze, krótko na temat, jak to na Twitterze zawsze także, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej, więcej na temat tego, co się dzieje na rynku nieruchomości, no mieć ze mną kontakt, nie mam czasu po prostu publikowania na YouTube, no to wrzucam to na Twittera. Także gorąco zapraszam i jeszcze raz dziękuję za wzrost liczby subskrybentów. Gdy ostatnio razem pisałem, było nas w okolicach 200. Także serdecznie zapraszam do zasubskrybowania mnie również na. Twitterze. Także, skoro już wiemy, że inflacja jest jeszcze większa niż w poprzednich miesiącach, no bo ona cały czas rośnie, tutaj nam wyszła poza skalę, dlatego jej nie widać, powinno być, wiecie, 8, 9, 10, no sami sobie dodajcie palcem po ekranie, gdzie to powinno być. Stopy procentowe mamy nisko, ale właśnie jesteśmy po kolejnej podwyżce stóp procentowych. I tak, moi drodzy, no, stało się to, na co czekaliśmy, Rada Polityki Pieniężnej, no, ponownie Podniosła stopy procentowe, to już jest dziewiąty miesiąc z rzędu, jak stopa bazowa, a w konsekwencji też wskaźnik typu VIBOR jest podnoszony. Tym razem podwyżka była na poziomie 75 punktów bazowych. Z 5,25 do 6% skoczyła nam tutaj stopa referencyjna. Także innymi słowy, osoby, które odpowiedziały na Twitterze 75 punktów bazowych. I na YouTubie w moich ankietach, no to trafiły w dziesiątkę, tak? Na no 75 punktów bazowych o tyle wzrosła nam stawka referencyjna. Natomiast co to moi drodzy oznacza? No przede wszystkim chciałbym, żebyście rozumieli, że czym innym jest stopa referencyjna, a czym innym jest wskaźnik Wibor 3-miesięczny czy też Wibor 6-miesięczny, używany do wyliczania oprocentowania kredytu hipotecznego. Więc no, co to oznacza długofalowo? Oczywiście w kontekście, powiedzmy, cen nieruchomości, ponieważ o tym tak na dobrą sprawę tutaj mówię w tym odcinku. Wiadomo, im wyższe stopy procentowe, tym wyższy koszt utrzymania obecnego długu, więc można powiedzieć, że im wyższe stopy procentowe, tym, tym jesteśmy bliżej o krok w stronę recesji. Mówię tutaj o, o całym państwie polskim. A jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, no to przy stopie referencyjnej na poziomie 5,25, 5,25, jeszcze, jeszcze raz powtarzam, wybór 3-miesięczny, czyli najczęściej używany wskaźnik do wyliczania oprocentowania kredytu hipotecznego, wynosił 6,72%. Czyli przy, przy tym, jak RPP podniosło stopy referencyjne o 75 punktów bazowych, no to można powiedzieć, że wybór 3-miesięczny za miesiąc. Tuż przed kolejną podwyżką 100% będzie naprawdę blisko 8%. Także to jest naprawdę dużo. 8%, dodając marżę kredytową na poziomie, no niech to będzie to 2%, mamy oprocentowanie kredytów hipotecznych na poziomie 10% w skali roku. Czyli same odsetki od pożyczonego kapitału generują nam na samym początku spłacania kredytu. Wiadomo, harmonogram tam się te to odsetki płaci mniej, im dłużej go spłacamy, więc 10% odsetek płacimy. Czyli jeżeli ktoś pożyczył 300 tysięcy złotych, to w rok oddaje 30 tysięcy samych odsetek. To są ultra wysokie koszty utrzymania kredytów hipotecznych, które w mojej ocenie mogą spowodować i w zasadzie już powodują obniżenie cen transakcyjnych nieruchomości. Zmniejszy się jeszcze bardziej popyt na nieruchomości, ponieważ jeszcze mniej osób stać na zakup nieruchomości w kredycie, no bo mają jeszcze mniejszą zdolność kredytową. Także mniejszy popyt spowoduje spadek cen nieruchomości. Co ważne, pierwsze obniżki 100% w poprzednich cyklach pojawiały się odpowiednio po 18 i 24 miesiącach od pierwszych podwyżek, czyli od pierwszej podwyżki minęło 18 miesięcy. A w drugim takim cyklu podwyżek było to 24 miesiące. No my dzisiaj jesteśmy po dziewiątej podwyżce, czyli jeżeli by się to sprawdziło, chociaż pamiętajcie, nie wolno tego tak porównywać, ale jeżeli byśmy chcieli tak hipotetycznie przejąć ten scenariusz 1 do jednego, no to jesteśmy w połowie podwyżek dopiero, lub można powiedzieć, w trzech piątych. Jeżeli tak by to policzyć. Oczywiście nie wolno tej sytuacji do jednego przekładać. Pierwsze obniżki stuprocentowych pojawiały się wtedy, kiedy inflacja zacznie spadać, to jest bardzo ze sobą połączone, także no, trzeba patrzeć cały czas na ten wskaźnik. Mówi się, że w drugiej połowie tego roku osiągniemy szczyt, jeżeli chodzi o inflację, i, i ta inflacja zacznie spadać. Także z racji tego, że dużo szybciej wystrzeliła do tej pory i też RPP zareagowała dużo bardziej gwałtownie niż w poprzednich cyklach, może się okazać, że no inflacja po prostu szybciej odpuści, ale nie liczyłbym raczej na to, że to się wydarzy w ciągu najbliższych, powiedzmy, najbliższym półroczu, czyli według mnie co najmniej jeszcze przez pół roku będziemy mieli bardzo wysokie stopy procentowe, bardzo wysokie, to takie jak dzisiaj, a no to już jest, można powiedzieć, morderstwo dla zdolności kredytowej, morderstwo też dla naszych budżetów domowych, o tym w dalszej części tego odcinka. W moim odczuciu ceny nieruchomości będą dalej spadać, ponieważ już mówiliśmy w poprzednim odcinku o spadku cen nominalnym. Przechodzimy dalej, zatem. Popyt spada w przepaść, tąknięcie na rynku kredytów hipotecznych. W maju 2022 roku o kredyt hipoteczny wnioskowało łącznie no, prawie 24 tysiące potencjalnych kredytobiorców. To spadek o no, blisko 51% w porównaniu do sytuacji sprzed roku, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Liczba wniosków o kredyt mieszkaniowy jest najniższa od stycznia 2007 roku. Popyt spada w przepaść, uważa profesor. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej. To, co jest tutaj szalenie istotne, moi drodzy, w tym, w tym tekście, który tutaj WP Finanse dało, no to oczywiście spadek 50% rok do roku jest, jest bardzo istotny, ale dla mnie najważniejszym jest to, że jest to najniższa liczba wniosków o kredyt mieszkaniowy od stycznia 2007 roku. Przypomnijcie sobie, co za chwilę się działo po 2007 roku. No, mieliśmy największy kryzys w branży nieruchomości od 1930 roku i idąc no, dalej tym dokiem rozmowania, no, powodem tego, że ten kryzys nastąpił, że ceny nieruchomości spadały, było totalne zakręcenie kurków z kredytami no, przez banki. Banki przestały stracić płynność finansową, przestały pożyczać pieniądze między sobą, w konsekwencji nie pożyczały tych pieniędzy w ogóle nawet do osób fizycznych. Także rynek nieruchomości zamarł i można powiedzieć, że bardzo podobna sytuacja jest w tym momencie. Tak, Mamy najmniejszą liczbę wniosków o kredyt mieszkaniowy od stycznia 2007 roku. W styczniu 2007 roku jeszcze nie było tak źle, naprawdę. Jeszcze wtedy ceny bardzo mocno rosły, akcja kredytowa była wtedy bardzo mocno jeszcze rozmuchana. A my tutaj mamy najmniejszą liczbę wniosków od, od 2007 roku. Także bardzo podobną mamy analogiczną sytuację do tego, co się działo wtedy. Także no nie powinniśmy się dziwić temu, że skoro mamy tak niską liczbę wniosków o kredyt mieszkaniowy, no to też deweloperzy sprzedają mniej mieszkań. No i dla mnie to jest mega dziwne. Że ktoś w ogóle się nie spodziewał tego, że w maju deweloperzy sprzedadzą mniej mieszkań. No, fatalny maj dla deweloperów, tak złych wyników sprzedaży, że nikt się nie spodziewał. No, to, jest, to jest po prostu niesamowite. Sprzedaż nowych mieszkań w maju spadła prawie o 50% rok do roku. Rynek nieruchomości w Polsce mocno zwolnił. W maju deweloperzy sprzedali o 35% mniej mieszkań niż w kwietniu i niecałe 50% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. No, liczby nie kłamią, to jest po prostu konkretna zależność. Spadł popyt na kredyty, a w konsekwencji ceny tych mieszkań sprzedaje się mniej. No 50% mniej sprzedali deweloperzy niż rok temu. To musi się zakończyć spadkami cen. Fakt jest też taki, że deweloperzy sterują tą podażą. Na razie nie potrafią tak ograniczyć podaży, żeby faktycznie te ceny gdzieś tam utrzymać, więc spodziewamy się również na rynku pierwotnym niebawem spadków cen. Mówię o spadkach cen nominalnych. Natomiast przyjrzyjmy się, jak wygląda podaż na rynku wtórnym. Wchodzimy zatem na OLX-a, Od kwietnia 2020 roku do teraz no, mamy praktycznie najwyższą wartość ogłoszeń. To, na co zwróćcie uwagę, to to, że no, oczywiście raz jest wyżej, raz niżej, ale tendencja no, jest ewidentnie wzrostowa. Niemniej trzeba jakby mieć na uwadze, że najwyższy punkt no, był kilka dni temu, czyli 3 czerwca. Tutaj z kolei, jeżeli chodzi o portal Oto Dom, mieszkanie na sprzedaż, no to w tym momencie mamy najwięcej, czyli znowu mamy największą wartość liczby ogłoszeń od 2019 roku. To dotyczy mieszkań, jak to wygląda od strony domów. No, jeżeli chodzi o domy, tutaj nie mamy w tej chwili najwyższej wartości na Elixie. Ale tendencja jest znowu, no, są wzrosty ewidentnie, długofalowo będzie to jeszcze gorzej wyglądać. Natomiast jeżeli chodzi o domy, no mamy w tym momencie wyraźny wzrost z ostatnim czasie. Domy mają to do siebie, że no, jest je trudniej, można powiedzieć, nabyć, no bo są droższe zazwyczaj. Mieszkania są różne, i małe, i duże. Domy też są i małe, i duże, no ale raczej nikt nie robi domu, prawda? 40 m2 raczej robią większe te domy. Także im większy, tym cena wyższa, no więc trudniej takie, taki dom jest, no po prostu ma mniejszą płynność, jest trudniej zbywalny. Zobaczmy jeszcze jak to wygląda od strony działek. Prosił mnie ktoś już w komentarzach, żebym zrobił analizę działek. Na ten moment nie mogę nic więcej pokazać niż po prostu te podaż od strony OLX, czy też podaż od strony OTODOM. No tutaj na OLX podaż działek jest trend raczej spadkowy. Ale na Oto Dom jest trend wzrostowy. Oto Dom to jest 60 tysięcy działek, Liks, no połowa tego. Także one się prawdopodobnie, niektóre działki pojawiają i tutaj, i tutaj, no to jest ten sam właściciel. Tak, tak to ja sobie tłumaczę, dlatego mamy dostęp pod jednym płaszczem do, do tego konkretnie rynku. Ok, więc podsumowując to, co się do tej pory wydarzyło: stopy procentowe bardzo mocno znowu wzrosły, tym samym wzrosły raty kredytowe zdolność kredytowa po raz kolejny zostaje zmniejszona. Na dniach banki wprowadzają nowe kalkulatory do liczenia zdolności kredytowej, więc zdolność kredytowa znowu się załamie, a więc kolejna część osób, które do tej pory miała zdolność kredytową wystarczającą na to, żeby kupić nieruchomość, od, można powiedzieć, teraz ta zdolność kredytowa będzie znowu mniejsza, więc zmniejszy się po raz kolejny pula ludzi, którzy mogą nabyć nieruchomość w kredycie, a Ostatnie półrocze 2021 roku większość osób kupowała nieruchomości w kredycie, także ten popyt bardzo mocno maleje, co widać już po sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym. Popyt się załamuje. Oczywiście nikt tego nie mógł przewidzieć, no wiadomo. Okej, okay, moi drodzy, ostatnia rzecz, jaką chcę się z wami dzisiaj podzielić, to jaka część wynagrodzenia na rękę jest pochłaniana przez ratę kredytu po ostatnich podwyżkach procentowych. Kredyt na 400 tysięcy złotych na 25 lat i jak widzicie, no mapa Polski podzielona na województwa, czyli w województwie mazowieckim rata kredytu po ostatnich podwyżkach stóp pochłania aż 47% średniego wynagrodzenia na rękę, nie brutto, tylko na rękę. No powiedzmy do innego porównując województwa, no niech będzie Wielkopolskie województwo 58%, także jest to naprawdę sporo. W Warszawie, jeżeli ktoś ma kredyt 400 tysięcy złotych na 25 lat, no to albo kupił małe mieszkanie z małym wkładem własnym, albo większe mieszkanie z dużym wkładem własnym. No w każdym razie, tak czy inaczej, jest to 50% średniego wynagrodzenia netto, a jeszcze przecież trzeba za coś żyć miesięcznie. I to, co jest dla mnie bardzo niepokojące, no te dane już są bardzo niepokojące, nie uwzględniają jeszcze dzisiejsze podwyżki, natomiast to, czego one nie uwzględniają przede wszystkim, to... Kolejnych podwyżek, które miały miejsce po 10 stycznia, ponieważ wtedy był artykuł. Hmm. 10 stycznia sprawdzamy, jaki był wtedy WIBOR. 2,69 był WIBOR wtedy. Stopa referencyjna była 2,25. Dzisiaj mamy Czerwiec. Z 8 jeszcze nie ma, sprawdzałem już wcześniej. Ale dzisiaj jest WIBOR 6,72. Także no, różnica jest kolosalna, to są 4 punkty procentowe. W artykule tutaj odniesie się do tego, jaki, jaka jest rata kredytu na, na ten konkretnie przypadek, i tak w styczniu rata na 400 tysięcy złotych przy kredycie na 25 lat była w okolicach 2,3 tysiąca złotych. Oznacza to nie mniej nie więcej, że oprocentowanie takiego kredytu było na poziomie 4,83. No już nie będę mówił jak to wyliczyłem, w każdym razie jesteśmy w stanie poprzez, no równanie matematyczne dojść, jaka jest marża kredytowa. Odejmując od tego WIBOR 2,69, no marża była na poziomie 2,14, także dzisiejsza stopa procentowa jest na poziomie 6,72, a nie uwzględnia jeszcze przecież podwyżki, która miała dzisiaj miejsce, także bez uwzględnienia tej podwyżki 2,14 marża dodać 6,72, Mamy 8,86% oprocentowanie, a rata kredytu to nie 2300, a 3320 zł. Przeliczyłem sobie to dla tych dwóch województw, o których wcześniej wspominałem i nie uwzględniając dzisiejszej podwyżki 100% dla Warszawy, w zasadzie dla Mazowsza całego, rata kredytu na 400 tysięcy zł to jest rata 3320 zł, pochłania około. 70% średniego wynagrodzenia na rękę. Dla Wielkopolski jest to ponad 85%. To jest po prostu pogrom. Rozumiecie? Ponad 85% średniego wynagrodzenia netto pochłania rata na 400 tysięcy złotych na 25 lat w województwie Wielkopolskim. Jeżeli ktoś samemu posiada ten, jakiś singiel, po prostu kupił nieruchomość w kredycie i zarabia średnią w tym województwie, no to jest ugotowany. Można powiedzieć, że jeżeli nie ma oszczędności, to nie ma za co żyć. Jeżeli są dwie osoby w gospodarstwie domowym, dwie osoby pracują, no jako tako mają na pewno ciężko, ale dadzą pewnie radę. Więc no, zmierzam ku temu, że raty kredytowe są już na tyle wysokie, że już pomijam fakt, że zabiły zdolność Polaków, a tym samym bardzo mało osób stara się o kredyt hipoteczny, to teraz jeszcze można powiedzieć, drugim dnem tej, tej całej sytuacji jest to, że masa ludzi ma, możliwe, że będzie miała problem ze spłacaniem kredyt, swoich kredytów mieszkaniowych. A tym samym te nieruchomości mogą trafić na rynek, jeszcze bardziej powiększając podaż. No, na rynku wtórnym, czy też w zasadzie na rynku pierwotnym, nie, ale raczej na rynku wtórnym. Więcej mieszkań może się pojawić. Sprawdźmy zatem, jak wyglądają dane z BIK. Jesteśmy na stronie BIK-u, wybieramy kredyty mieszkaniowe, liczbę kredytów i sprawdzamy wskaźnik udział kredytów opóźnionych. Liczba kredytów, niebieska linia udział opóźnień powyżej 30 dni, mieliśmy wzrost, teraz mały spadek, ale tendencja jest wzrostowa. Czarna linia, udział opóźnień powyżej 90 dni, i można powiedzieć, że jest to najwięcej od w zasadzie od września 2020 roku. Także, no niestety, widać, że liczba kredytów, które mają opóźnienia powyżej 90 dni wzrasta, i tych, tych które mają, no, siło rzeczy, te, które mają opóźnienia powyżej 30 dni, również wzrasta. I tak to, moi drodzy, wygląda. Sytuacja no raczej nie jest optymistyczna z punktu widzenia dalszych wzrostów cen. Jak widzimy wszystko drożeje, stać nas na coraz mniej. Dostępność mieszkań jest coraz mniejsza. No, są to raczej warunki idealne do spadków cen nieruchomości. Stopy procentowe, choć bardzo gwałtownie wzrosły do wysokich poziomów, no to jednak patrząc historycznie zostaną z nami jeszcze przez jakiś czas. Wystarczy, że, że jeszcze zostaną za nami 2-3 kwartały, a no to już de facto przesądzi o spadku cen nominalnym. Spadku cen nieruchomości, oczywiście. Także ja bym chciał poznać Twoje opinie. Chciałbym też dowiedzieć się, jakie jak Ty masz myślenie. Tak? Czy, czy faktycznie będą te spadki? Jeżeli nie. To dlaczego? Napisz o tym, proszę, w komentarzu. Jeżeli chcesz kupić nieruchomość i zauważyłeś, że rynek, się sytuacja się odwróciła, że to kupujący jest tym sprite'em, a sprzedający jest pragnieniem, także że kupujący jest górą, napisz o tej sytuacji, proszę, w komentarzu. Chciałbym się dowiedzieć od Was z pierwszej ręki, z jakimi tutaj sytuacjami macie do czynienia, jak, jakie są po prostu Wasze odczucia dotyczące rynku. Jeżeli chciałbyś pomóc mi, uważasz, że to co robię ma sens i chciałbyś mi w jakiś sposób wynagrodzić, zostaw proszę łapkę w górę, zostaw subskrypcję, prześlij ten film dalej. Niebawem kolejny odcinek z tej serii. W tym odcinku to już wszystko do zobaczenia. Cześć.